Jest środa, 22 lutego, Anita Mańska. Zapraszam na wieści biłgorajskie Flesz. Dziś zaczynamy od informacji z miasta, a konkretnie sali konferencyjnej. Tam bowiem we wtorek odbyło się trzecie posiedzenie Komisji Oświaty Rady Miasta Biłgoraj, które dotyczyło przyszłości biłgorajskich szkół. Chodzi o to, aby wypracować stanowisko i najlepsze rozwiązanie dla biłgorajskiej edukacji. Wszystko oczywiście ma związek z reformą oświaty, która przywraca ośmioklasowe podstawówki i likwiduje gimnazja. Dyskusja trwała kilka godzin, a jej efekt to projekt uchwały, nad którym mają głosować radni. Zanim do tego doszło podczas obrad, krótka relacja z posiedzenia komisji. Wniosek dotyczy połączenia szkół podstawowych z gimnazjami i utworzenia zespołów szkół. Stanowisko Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1, czyli nauczycieli dyrekcji, jest takie, że nie chcą połączenia z gimnazjum nr 1. Dlaczego? O tym mówił dyrektor Marian Kurzyna. Takie przyspieszenie nagle po diable, mówię o naszych jak gdyby tutaj dwóch placówkach, to spowoduje to, że nagle do zatrudnienia jest ponad 100 osób i kiedy nie wszystkie osoby mogą i mają te kwalifikacje potrzebne, to nie ma czasu wtedy na jak gdyby tutaj ich doskonalenie. I tak samo tutaj, jeśli chodzi o możliwości przechodzenia na emeryturę. Również Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 5 jest za pozostawieniem szkoły w dotychczasowej formie. Zdaniem dyrektor Teresy Bogdanowicz-Bordzań na wdrożenie nowego systemu potrzeba więcej czasu, a dobro dzieci jest najważniejsze. Mamy się pochylić nad dziećmi ze szkoły podstawowej i dziećmi gimnazjum. I macie Państwo podjąć decyzję, co będzie dobre dla tych dzieci i co będzie dobre dla wszystkich nauczycieli. Mówimy o nauczycielach gimnazjum. Ja ich bardzo doskonale rozumiem, bo w 1999 roku, wtedy kiedy powstawało w szkole podstawowej nr 5 gimnazjum nr 2, to też przechodziliśmy taki moment transformacji. Moi nauczyciele stopniowo przechodzili na górę, byli u mnie, mieli zajęcia na górze. Rzeczywiście trwało to troszeczkę przez jakiś czas. Jeśli chodzi o propozycję połączenia ze szkołą podstawową nr 1, to gimnazjum nr 1 zdaje się na decyzję władz samorządowych. Z kolei dyrektor gimnazjum nr 2, Małgorzata Wójcik, i Rada Pedagogiczna są za połączeniem ich ze szkołą podstawową nr 5. Uważają, że to byłoby najlepszym wyjściem. Zdaniem dyrektor Wójcik, jeśli gimnazjum będzie wygaszane, pracę może stracić wielu nauczycieli. Niezależnie od tego, jaką decyzję Państwo podejmiecie, czy będzie to decyzja o wygaszaniu szkoły, czy o włączeniu, to ja jako dyrektor do tej decyzji się zastosuję. Ja po prostu wykonam ją. Natomiast do momentu, kiedy Państwo tej decyzji nie podjęliście jeszcze, kiedy rozmawiamy o tej decyzji, no to wybaczcie Państwo, ale ja jestem osobą, żyjemy w wolnym państwie, ja mam prawo i szczególnie czuję się w obowiązku jako dyrektor szkoły myśleć o moich nauczycielach, o uczniach, za których odpowiadam i mogę mieć odmienne zdanie i próbować Państwa do tego zdania przekonać. Przekonany o tym, że połączenie szkół będzie najlepszym rozwiązaniem, jest również radny Andrzej Łęcki. Jego zdaniem wygaszanie ma sens jedynie w wypadku dużych placówek, a nie takich jak biłgorajskie gimnazja. Więc tylko powiem jedno, to Rada Miasta, wysłuchując argumentów, a naprawdę ja nie słyszałem ani jednego argumentu, żeby pozostawić wygaszanie szkół, a nie włączanie, to Rada Miasta powinna podjąć decyzję. Szanowni Państwo, ja nie wyobrażam sobie, żeby nauczyciel nie podniósł ręki tu w Komisji Oświaty za tym, żeby szkoły były włączane, czyli za tą uchwałą odnośnie włączania szkół gimnazjalnych do szkół podstawowych, bo to rozwiąże naprawdę problem. Podczas Komisji Oświaty radny Jan Tochman przedstawił projekt uchwały, który mówi o połączeniu szkoły podstawowej nr 1 z gimnazjum nr 1 i szkoły podstawowej nr 5 z gimnazjum nr 2. Komisja zagłosowała za przedłożeniem takiej propozycji burmistrzowi, aby można było wprowadzić ten punkt do obrad środowej sesji. Spośród czterech członków komisji Jan Tochman i Renata Socha zagłosowali za, z kolei Mirosław Tujak i Jarosław Bondyra nie uczestniczyli w głosowaniu. Nieobecny był piąty członek komisji Mirosław Lipiński. Projekt trafi więc do burmistrza.
Nad projektem głosowali radni. Komentarze i opinie już w sobotnich wieściach, a w minioną sobotę poznaliśmy najlepszych sportowców naszego miasta. Nagrodzeni zostali i ci, którzy brali udział w wydarzeniach kulturalnych, i animatorzy kultury. Uroczysta gala odbyła się w sali widowiskowej Biłgarajskiego Centrum Kultury. Wyróżnieni otrzymali nagrody pieniężne oraz pamiątkowe statuetki. Są Państwo dowodem, że Biłgoraj to miejsce o wyjątkowej energii, miejsce ludzi pełnych pasji, realizujących śmiałe artystyczne wizje oraz osiągających sukcesy w sporcie. Napisał o nagrodzonych w specjalnym liście marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski. Kalendarium wydarzeń artystycznych w roku 2016 robi wrażenie. Premiery filmowe, teatralne, Międzynarodowy Dzień Tańca, Festiwal Zingerowski, Noc Kultury, 50-lecie muzeum, turnieje recytatorskie, koncerty muzyczne, wernisaże. Za tymi wszystkimi wydarzeniami stoją konkretne osoby. Spędzają tygodnie na przygotowaniu imprez artystycznych i sportowych. Podsumowanie roku w kulturze i sporcie to najlepsza okazja, by przypomnieć o tych animatorach, a niektórym podziękować w szczególny sposób. Bardzo się cieszę. Kolejny raz mam zaszczyt podziękować sportowcom i działaczom kultury, mówił burmistrz Janusz Rosłan. Jako samorządowiec jestem zawsze dumny, gdy spotykam się z innymi, bowiem nasze miasto jest naprawdę szczególne. Film, który przygotowała telewizja kablowa, to pokazał. Ja mogę tylko powiedzieć, że inni naprawdę szczerze nam tego zazdroszczą. Dzisiaj mogę powiedzieć z dumą, że nie muszę odwracać wzroku od obiektów sportowych. Nie przeszkadzają one tym wspaniałym sportowcom, których widzieliśmy. Również jeżeli chodzi o kulturę. Tutaj jesteśmy ewenementem na skalę, myślę, że i całego kraju. Nie ma drugiego takiego miasta, w którym by były tak wspaniałe zespoły jak Pokolenia czy Tane w Młodzieżowym Domu Kultury. Występy zespołów artystycznych działających w Biłgoraju były jednym z elementów uroczystej gali. Na scenie BCK prezentowali się m.in. grupa folklorystyczna Pokolenia, zespół Bonum Voces oraz Kinga Dziduch. Podczas gali wręczono nagrody i wyróżnienia dla sportowców, trenerów i działaczy sportowych oraz za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Najlepszym sportowcem 2016 roku został Patryk Jarosz z biłgorajskiego klubu karate tradycyjnego. Drugie miejsce przyznano Weronice Pyzik, a trzecie Patrycji Kościk. Najlepsi sportowcy 2016 roku, wyróżnieni, nagrodzeni za ten trud podjęty w 2016 roku, który zaowocował wielkimi sukcesami. Bartłomiej Gontarz, Łukasz Szawara, Magdalena Małek, Adrian Misiarz, Michał Swacha, Wojciech Kukiełka, Patrycja Kościk, Weronika Pyzik i Patryk Jarosz. Wielkie gratulacje. W trakcie podsumowania minionego roku przyznano również wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. Nagrody przyznano w kategoriach indywidualnych, dorośli i juniorzy oraz zespołom. Ja przypomnę, grupa teatralna Spontan, zespół Bonum Voces, zespół tańca ludowego Tanew, zespół Shame Yourself, klub tańca towarzyskiego Impuls, grupa tańca towarzyskiego Miłośnicy Tańca, Teatr Poezji i Piosenki BCK, grupa folklorystyczna Pokolenia i Jan Kowal, mecenas kultury Biłgoraja. Wielkie brawa dla Państwa, wielkie podziękowania. Za całokształt działalności na rzecz rozwoju biłgorajskiej kultury burmistrz miasta przyznał tytuł mecenas kultury Biłgoraja Janowi Kowalowi. W lutym harcerze i skauci na całym świecie obchodzą Dzień Myśli Braterskiej, czyli Święto Przyjaźni. W niedzielę harcerze z 24 drużyn harcerskich i zuchowych, chówca Tomaszów Lubelski, pod którym podlegają powiaty biłgorajski, tomaszowski i janowski, zgromadziło się w auli Miejskiego Zespołu Szkół, by wspólnie świętować.
Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej sprawowanej w godzinach przedpołudniowych w biłgarajskiej świątyni pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. W wspólnej modlitwie przewodniczył ksiądz dziekan Jerzy Kołtun i kapelan środowisk harcerskich ksiądz Grzegorz Polak. I cieszymy się, że możemy tutaj Was zagościć. Cieszymy się, że nasza wspólnota parafialna przygarnęła nas, którzy przychodzimy, aby razem z sobą cieszyć się i razem z sobą przeżywać coś wyjątkowego, coś wspólnotowego. Myślę, że dzisiejszy człowiek ma z tym duży problem, bo dzisiejszy styl życia odwodzi nas od tego, aby żyć we wspólnotach. Uczy nas, żeby być indywidualistą, żeby być sam dla siebie. Sam człowiek żeglarzem, okrętem, sternikiem. Po mszy harcerze wraz z opiekunami, przedstawiciele samorządów i parlamentarzyści przeszli ulicami miasta do miejskiego zespołu szkół, gdzie zaplanowano dalszą część uroczystości, czyli wieczornicę harcerską. Dzień Myśli Braterskiej to jest dzień przyjaźni dla wszystkich harcerzy, skautów na całym świecie. Jest to rocznica urodzin naszego Baden-Powella, więc Hufiec Tomasz Wróbelski zorganizował tę uroczystość w Biłgoraju. Udało się zaangażować prawie wszystkie drużyny, na 28 uczestniczy 24, więc udało się też zaangażować, znaczy wzbudzić większe takie zainteresowanie takimi uroczystościami środowisko janowskie. I właśnie, bo też reprezentuje dużo drużyn, 8 jest w powiecie janowskim, 2 w Biłgoraju i 18 w Hufcu powiecie tomaszowskim. W Miejskim Zespole Szkół zgromadziło się około 300 harcerzy i zuchów zebranych w 24 drużynach. Każda miała za zadanie zaprezentować swoją działalność. Wszyscy wspólnie śpiewali także harcerskie piosenki. Fajnie jest być zuchem, bo można nauczyć się dużo innych rzeczy i pomagać innym ludziom. A tobie co się podoba w zuchach, powiedz? Mi się podoba to, że czasami, jak na przykład przygotowujemy się do święta któregoś tam listopada, to robimy flagi. Nasz najmłodszy zuch ma 4 latka, a najstarsze dziewczyny są ponad w szkołach ponadgimnazjalnych. Zbiórki odbywają się regularnie co tygodnia. Wykonujemy różne rzeczy, akcje charytatywne, różne. Podczas Dnia Myśli Braterskiej niedawno reaktywowana drużyna zespołu szkół zawodowych i ogólnokształcących otrzymała oficjalnie swoją nazwę i numer. Dzisiejszy dzień jest dla nas bardzo ważny, niezwykły można powiedzieć, dlatego że dzisiaj oficjalnie zostanie powołana nasza drużyna i będziemy się nazywać 18. Drużyną Wędrowniczą Ignis, co z łaciny oznacza ogień. Nasza drużyna w tym momencie liczy kilkunastu harcerzy, z czego się cieszymy. Ogromnie się cieszymy i zapraszamy. Zależy nam na tym, żeby właśnie było wśród nas jak najwięcej tych harcerzy. Głównym organizatorem uroczystości była komenda chówca ZHP Tomaszów Lubelski. W Biłgoraju działają dwie drużyny. Jedna w Miejskim Zespole Szkół, drugą jest biłgarajska drużyna wędrownicza z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. W Wieściach Flesz pozostajemy nadal w temacie szkół, bowiem biłgorajskie szkoły podstawowe zapraszają do siebie rodziców i zachęcają do zapoznania się z ofertą placówki i z warunkami, jakie proponuje ona dla swoich uczniów. Tegoroczne dni otwarte rozpoczęła piątka, w sobotnie przedpołudnie organizując zajęcia i zwiedzanie szkoły dla najmłodszych i ich rodziców. Dni otwarte szkół podstawowych organizowane są głównie dla rodziców, których dzieci od września pójdą po raz pierwszy do szkoły. To okazja do poznania nie tylko oferty proponowanej przez daną placówkę, ale też nauczycieli, warunków, jakie panują w szkole, czy sposobu organizacji zajęć dla najmłodszych. Dla uczestników dnia otwartego przygotowano nietypową bajkę, przedstawienie zatytułowane Na Wojtusia z Popielnika. Umiera moja bajka o królewnie Śnieżce. Niemożliwe! Widziałam Śnieżkę kilka dni temu. Śnieżce? I tym krasnalom w głowach się poprzewracało. Domek krasnoludków opustoszał. Nic dziwnego, za ciasno im było. 7 krasnali i dziewczyna w jednej izbie. Ale wtedy bajka miała sens. A gdzie poszły krasnoludki? Gdzie się Śnieżka udała? Hey, ho, hey, ho, hey, ho.
Podczas dnia otwartego w biłgorajskiej Piątce nie zabrakło tańca integracyjnego, występu zespołu Czadowe Nutki, zajęć gier sportowo-sprawnościowych czy zajęć plastycznych dla najmłodszych. Rodzice mogli porozmawiać z dyrekcją placówki, nauczycielami, starszymi uczniami, zapoznać się ze specyfiką szkoły. Przewidziano także zwiedzanie klas i pomieszczeń Piątki. Wielkimi krokami nadchodzi marzec, a razem z nim święto wszystkich pań. Trzecia odsłona biłgorajskiego kina na Obcasie już 10 marca, a podczas tego święta wszystkich pań nie może zabraknąć romantycznej komedii, mini warsztatów make-upu, stoisk z kosmetykami, ubraniami, zdrową żywnością, biżuterią i na deser wielka wymiana ciuchów, czyli swap party. Organizatorami wydarzenia będą jak zwykle Biłgorajskie Centrum Kultury i Studio Figura, a szczegóły już za chwilę zdradzi Katarzyna Kidaj. 10 marca odbędzie się już po raz trzeci kolejna odsłona. Będzie wyjątkowa, będzie niesamowita, mnóstwo będzie atrakcji dla kobiet i co będzie takie wyjątkowe w tej edycji? Przede wszystkim, że wstęp na te wszystkie atrakcje, które będą przed filmem, będą darmowe i będą otwarte dla wszystkich. Także te osoby, które będą chciały skorzystać między innymi ze swap party, za chwilkę powiem, co za tym słowem się kryje, będą mogły właśnie wejść i uczestniczyć w swap party, czy oglądać nasze stoiska, które będą przygotowane przy tej edycji. Także to będzie wyjątkowe. Oczywiście już na sam film trzeba będzie kupić bilet i bardzo serdecznie zachęcamy do tego, żeby każda osoba, która chce przyjść na film, żeby kupiła ten bilet jak najszybciej, bo już wiem, że ponad 100 biletów zostało po prostu sprzedanych. Także zostało tylko 140 miejsc. Dwa dni po święcie kobiet dla wszystkich pań. Szereg atrakcji czeka właśnie w Biłgorajskim Centrum Kultury. W swojej najbliższej odsłonie z okazji Dnia Kobiet zapraszamy m.in. na swap party, podczas którego będzie można pooglądać, poprzymierzać i powymieniać ciuchy, dodatki czy biżuterię. Rejestracja wszystkich osób, które chcą się wystawić, czyli tak zwanych wystawców swap party. Wszystkie osoby zainteresowane prosimy, żebyście się tutaj zgłaszały do BCK-u, do Agnieszki Tomaszewskiej. Ona nadzoruje ten cały proces organizacyjny. To jest o tyle ważne, że mamy ograniczoną liczbę miejsc, ponieważ tutaj w tej sali będzie cała ta impreza. No i wiadomo, że też mamy liczbę miejsc ograniczoną, liczbę miejsc wieszaków, więc dlatego prosimy, żeby to też sprawnie poszło wszystko, cała impreza, żeby wcześniej, nawet telefonicznie oczywiście nie trzeba osobiście, po prostu zarezerwować sobie miejsce i mniej więcej określić, ile ubrań chciałoby się wystawić. Generalnie mamy pół metra około na jedną osobę, chyba że ktoś będzie miał bardzo dużo, no to wtedy cały wieszak, tak, metrowy bądź dwumetrowy zarezerwujemy, ale trzeba też mniej więcej określić. Oczywiście można sobie wziąć buty, można wziąć biżuterię, można wziąć torebki, to już może nie będzie tak ładnie wisiało na wieszaczkach, ale spokojnie pod swoim stoiskiem będzie można sobie ustawić. Także to będzie coś wyjątkowego w naszym mieście. No, na razie zbieramy osoby chętne, więc zobaczymy. Wszyscy chcą uczestniczyć w swap party, ale jeszcze potrzebujemy tej drugiej strony, czyli mianowicie osoby, które się po prostu wystawią. Biłgorajskie kino na Obcasie to tym razem komedia romantyczna, porady na zdrady, ale też wykłady na Obcasach do niezależności, poczęstunek, prezentacja stoisk z kosmetykami, ubraniami, zdrową żywnością, biżuterią czy porady dietetyczne. Na dziś to już wszystkie informacje, które można znaleźć oczywiście również na naszym Facebooku. A już jutro, 23 lutego w Urzędzie Miasta, odbędzie się trzecie i ostatnie spotkanie konsultacyjne w sprawie lokalnego programu rewitalizacji dla gminy miasta Biłgoraj. Zachęcamy do uczestnictwa, a ja już życzę Państwu spokojnego wieczoru z magazynem sportowym, który już za chwilę. Do zobaczenia.